Ustronie Morskie postawiło na słońce i wybudowało największą w regionie farmę fotowoltaiczną, czyli elektrownię słoneczną, jedyną w kraju, która powstała na dawnym wysypisku śmieci. Od dziś oficjalnie gmina stała się niezależnym producentem energii. Justyna Prywer. Ustronie stawia na słońce nie tylko na plaży, ale także na byłym wysypisku śmieci. Na dowód tych słów na 2 hektarach zamontowano prawie 4000 paneli słonecznych, które produkują energię nawet w pochmurne dni. W dużym skrócie panele działają na bazie zjawiska fotoelektrycznego. Jeżeli przyłożymy obciążenie do takiego panelu, czyli jakiś rezystor czy odbiornik, wtedy następuje przepływ prądu, czyli jest generowana energia. Rocznie elektrownia będzie produkować 1 MW energii, którą gmina wykorzysta do oświetlenia ulic, szkół, kompleksu basenów i gminnych budynków, zyskując niezależność energetyczną. Farma przyniesie nie tylko dochód w postaci darmowej energii, ale także efekt ekologiczny uzyskujemy i to jest chyba najważniejsze. Gmina szacuje, że rocznie na farmie zaoszczędzi nawet 600 tysięcy złotych. Tego typu oszczędności dają nam możliwość choćby nie podnoszenia podatków i nie obciążania mieszkańców dodatkowymi wydatkami. Mieszkańcy mówią, że wykorzystanie energii słonecznej to strzał w dziesiątkę i mają nadzieję, że farma słońca rozsławi Ustronie Morskie. I mam nadzieję, że ściągną do nas goście, wycieczki, poznają naszą miejscowość, bo wszyscy znają Ustronie, a nikt nie zna Kukinki. Dużo w Czasowiczu przyjeżdża, może większość spędza nad morzem, tak? No ale znajdą się tacy, którzy będą chcieli obejrzeć naszą farmę. Farmę, z którą gmina wiąże ambitne plany. Za 5 lat zamierza rozbudować elektrownię, a produkowany prąd sprzedawać mieszkańcom dużo taniej niż obecny dostawca. Inwestycja kosztowała ponad 7,5 miliona złotych. Kukinka, Justyna Prywer, TVP Szczecin.